Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Brain Show, a są ze mną standardowo Agnieszka. Jestem. I Tomek. Jestem, intro. Pojęcia. Dokładnie tak, także co, startujemy, kolejna burza ameb. Będzie interesting. Jak on znowu zacznie mi jechać, wychodzę. Wstaj, wychodzę, wracam za minutę. Tak. Mogliby nowe pytania dodać. Witam, witam i o waszą wiedzę pytam. Sprawdźmy, kto jest dzisiaj w formie, a kto urąga normie. Urąga normie. Jakieś coś nowe. A teraz proszę o powitalne brawa dla naszych uczestników. Dla nich to coś nowego. Wojciech. Rodzina dzwoniła, że trzyma za ciebie kciuki. Aha. No. Agnieszka, wyglądasz wspaniale. O, dziękuję. Masz uśmiech na twarzy, a to mi się ze zwycięstwem kojarzy. No. Tomasz! O, kogo tu mamy? Od razu widać determinację na twarzy. Wszystkim ładnie powiedział. Bo się boi, żeby lecić. Ale przecież tutaj zawsze dobrze mówi. Nie. Tak. Pierwszą rundę. To Stumkowi zawsze jeździł. Mi jechał za meby. To jest zawsze, jak jest ten taki... Zaraz polecą iskry z palców. Pomiędzy. Tak. Też, na początku też ci jedzie. Ja nie przypomniałam sobie, żeby na początku mówił. Ale zanim Agnieszka wybierze kategorię, ja wam przypominam o zostawieniu łapki, komentarzu, subskrypcji, wpadnijcie na socialki, linki macie w opisie i gdzie? Goodbye! Indeed. Wiem, takie double jumpa w uszach, czy nie wiedziałem. Czapka noszona przez hasydów to... O matko. Nie wiem. Strzelam. I don't know. Na pewno nie jarmułka. Do grupowego projektu to ja z wami nie idę. Same różne zdania. Tomasz! O, no, Strajmu! Co to jest? Nie wiem, na dziwniejszym i to trochę po niemiecku. Strajm! Logo odzieżowej przedstawia mężczyznę grającego w polo. O Boże! Ralf... Ja nie wiem. Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. Wojciech! Naprawdę? Brawo. No tak. Jestem z ciebie dumny. Znałem tylko to, co zaznaczyłem. Modę, na jaką sylwetkę zapoczątkowała Twiggy? Kto to jest Twiggy? Strzelam. A my, kto to jest Twiggy? Twiggy mi się kojarzy z taką chłopieczycą. Powtarzacie się jak te barany. Aha. Wszyscy. Dobrze? Okej. To takim właśnie Slimfit skojarzyło. No. L'Oreal to koncern kosmetyczny. L'Oreal. O Boże. W nazwie i w logu jest. L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. Jednomyślni. Zaraz przekonamy się, czy to dobrze. Nie słyszałaś? Jednogłośnie i skutecznie. No, trochę. Ale to miała być moda, a nie kosmetyki. Czym jest Etola? Absolutnie nie wiem. Strzelam. Nie wiem. Opaską na włosy albo torebką? Torebką raczej nie. A, krótka. Chciałem to zaznaczyć na początku. Pelerynką. Mi. Koniec. Ale mamy punkty, mamy punkty. Jest tak, jeszcze nikt nie ma zero. Mam nadzieję, że dalsza rozgrywka nie zanudzi was na śmierć. Ty. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Rozpocznijmy baloniadę. Nie dla osób z lękiem. Nie. Balony. Masz balony, później nie masz. Baloniki. Wasz balon pęknie. Czas trochę polatać. Tomasz! Która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą przed znajomymi? Przyroda. Pomarańczowy kolor. A wy może piłka nożna. A może, tak. Nie chcecie popędzać. Kujwa, Wojtek wygra. Albo muzyczkę. Wszyscy tu stoimy i tak jakby... Ale przyroda chyba dobrze było. Co w trawie piszczy. Przyroda. Co? No, to... Jak się nazywa zmiana genetyczna, w której brakuje pigmentu na skórze, włosach i tęczówkach? Nie, o Boże, albinizm kliknąłem. Albanizm. Źle przeczytałem ten. Albinosie, to już nie czas na pomyłki. Został ci ostatni balon. No widziałeś? Jak nazywa się część przewodu pokarmowego między przełykiem a dwunastnicą? Ach, halo, skąd mam wiedzieć? Żołądek. Wojtek, czy mogę to czytać? Właśnie, nie zdążyłam czytać. To moje pytania. Moje pytania? Aha. Tomasz! Masz złoty środek. Uważaj. No się jakie mam mało pieniędzy. Pantofelek porusza się za pomocą. Nie wiem. Rzęsek. Rzęsek. Kujwa, klikłam. Dobrze, nie odpowiedziałam. Ale i tak bym spadła.
Kuźwa, kliknęłam, żeby być szybko, nie? No. Po czym patrzę, że to nie to. Kto odpadnie jako pierwszy? Przekonajmy się! Problem. Jak nazywa się grzyb mający czerwony kapelusz z białymi kropkami? Agnieszka, wybierz przeciwnika. Widzisz, zobacz, czy muchomor zaznaczyłem? A były dwa muchomory. Tak, i zaznaczyłem tego złego. Musimy się pożegnać. Ej, pierwszy raz Wojtek wygrał, przegrał od dłuższego czasu. Odmianą jakiego owocu jest maraska? I tak zaraz spadniecie. Maraska? Maraska? Pewnie, że wiśnia. Aga. Mówiłem, że wiśnia. Kurwa. Mówiłem, że ona sama odpadnie. No podpowiadałem ci, no. Ale ja myślałem, ja też myślałem, że on wypuje. A, tam ludzie nie znacie mnie. Ale co to jest maleska, ty? To jest odmiana wiśni. Ja nie wiedziałam. Kur... Czyż lubisz wiśnie? Nie, czereśnie. Czereśnie. Tomasz! Zostajesz nowym liderem. Indeed. Ja pierdolę. Runda się zakończyła. Ale będę mieć krechę. Byle nie pudła. Są gotowi na dalszą walkę. Bomba. Bombastic Side-Eye. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Rozpoczynamy kolejną rundę! Teraz konkurencja pół na pół. Oho. Zmieniamy zasady. Do każdego pytania ujrzycie tylko dwie odpowiedzi. Dwie odpowiedzi. Ale uwaga, jedna zła odpowiedź i runda się dla was kończy. Agnieszka. W którym kraju leczą uzależnienie od internetu? Jak poszła? No poszła tak na szybko, co nie? Ja się nie bawię w te wasze jakieś właśnie. Dobra robota, przyjaciele, bo chyba mogę was tak nazywać. O, mówisz? Jaki miły, kuźwa. Jaki on jest miły dzisiaj. Czeka na piwek. Co jest spożywane jako przysmak w niektórych azjatyckich krajach? Uj. To jest disgusting. Uj, mi się to kojarzy brawo, z tym Indiana Jones. Indiana Jones, jak ona otworzyła to. Ale tak, to docenię. Disgusting. Tuż przy głowie krewetki znajduje się jej. To było ostatnio. No było, a nie pamiętam. Żołądek? Nie, serce. Dobrze. Może już, i nie masz racji, myślałam, że nasz... Ja ostatnio też tak zrobiłem. Ja właśnie nie byłem pewny, które. Ja no, byłem, to bo było, to właśnie było. Odpadłem, no. Po wpisaniu SQ w wyszukiwarkę Google strona przechyli się. Nie będę wpisywać. Nie mam pojęcia. Aha. Brawo. Czy ty używałaś? No zwariowałeś, jak ja trzymam ręce na tym. Na kuźwa, tu myślisz, że tyle Agnieszka, sekund. Ale to się nie pytał, czy teraz używałaś, tylko czy... Tylko czy ogólnie? To. O Jezus. Używałaś to? Nie. Ja strzelałam. Dark Web czy coś. Dark Web nie. Moi drodzy przyjaciele, nie tak prędko. Parafianie. Jeszcze jedna rundka. Dorime. Steve Jobs uważał, że jedzenie jabłek działa jak? No dobra, każdy wie. No to było ostatnio, chyba. Wojtek. Nie? No było. Jest to... Co? Ja myślałam, że Tomek jest tak pewny, że mówię, że ja było i ona pamięta, Tomek. Wojciech. A chciałam zaznaczyć antyperspirant. Dlatego ja czekałem. Ja chciałam zaznaczyć antyperspirant. No to czemu nie zaznaczyłaś? No bo Tomek mnie przekonał, że nawet ci nie wołałem. No, tak, zdecydowanie. Ale byłeś tak przekonany, że mnie przekonałeś. A jak wygląda sytuacja w tabeli? Agnieszka, ja iść, my. Ostatnie miejsce. Twoja mama dzwoniła i się ciebie wyrzeka. Muszka, I love you, Wojciech. Don't do this to me. Zaraz za liderem. Tomasz, nie dajesz szans. Ej, ale mnie oszukał to Tomek. Było mistrzowskie. To było ostatnio, Tomasz, widzisz? No, i ostatnio nie dobrze zaznaczyłem. Nie, no ale... Nie ma na co czekać, jedziemy dalej. Dynamik? Ale im dłużej gramy, tym więcej pytań znamy. Czas na kradzież punktów. I nam to wcale nie pomaga. Ale zdarzają się nowe może oczywiście. Ukraść punkty. Przeciwnik ma więcej punktów od ciebie? Pora to zmienić. Wojciech! Oto kategorie. Czas sprawdzić, co się czemu nie motoryzacja, bo polityka? Bo tak. Internet. Który kraj jako pierwszy umożliwił głosowanie przez internet? Ojeja. Kurde. Tomku? Tomasz! Wow, kradnij od kogo ty... Ale ty pięknie to się zaznaczył.
Pięknie. Ale ja bym źle zaznaczył, bo wydawało mi się, że Holandia. Wojciech! Ja dałam na lewo Chiny. Chyba ci coś ukradli. Ale zasad dotyczący dobrego zachowania w internecie to... No! Wojciech! Ja i mój netykieta? No, net nie wiedziałam. Etykieta. Aha. Tomasz! Nic nie wiem. Nerwów. Dobra, nie. Odpowiedź i możesz odzyskać co twoje. Mhm. Jakiego pseudonimu używa znany polski YouTuber Piotr Skowyrski? Kto to jest? Izak! Izak, klikłam dobrze, ale tak? Wolno. No Izak, no. Czas wybrać. Ej, tak mi się skojarzyło. Wiem, kto to jest Izak, ale nigdy go nie oglądałem. Tak mi się kojarzyło to z nim. Kur. Czemu z mi? Bo miałeś najwięcej? I? Wojciech! No i? Na fotel lidera. Do jakich celów pierwotnie został stworzony internet? Ojej. Nie. Twiwa. Militarnych. Serio? No dawaj, dawaj. Co ty gadasz? Oddawaj. Oddawaj. I w sumie zostaliśmy na tym, co się zaczynało. Co rozgrywka. Masz? No. Składasz żółtą koszulkę lidera rozgrywki. W którym roku wysłano pierwszą wiadomość z PAN? O Jezu. Źle. To było tu. No, nie? Mamy złe odpowiedzi na to. 78. Ja tam 88. Ja na dole. No, nie dobrze. I nic się po tej rundzie nie zmieniło. No nie. Pobili się, pobili. Ale ta runda jest głupia, bo on nic nie zarabia dodatkowo. No, to trochę lipa. A ja lubię mieć klucz. Finał czy jeszcze jedna? Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Przed nami kolejna runda. Bombastik. Nadal pora na konkurencję. Zgłaszacie się i odpowiadacie. Strzelicie gafę i tracicie punkty. Aby się zgłosić, korzystacie z triggera. Lecimy z tym. Ja triggera nie mam. Tomasz! Która kategoria pozwoli ci błysk... Dobry wybór. No się tak myślałem. Jeśli wam się odpowiedzie, to zawsze będziecie mogli powiedzieć, że to wina opozycji. Are you normal? Nope. Nope. Gdzie znajduje się siedziba Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie? Tomasz! No halo! Nie mam pojęcia. Nie trafiłabym na prawo. Ja też bym nie trafił. Wojciech! Zostajesz nie spodziewałem nowym liderem. Się. Żywe w Wiedniu. Jak nazywa się osoba, która posiada prawa i obowiązki polityczne? Nie wiem. Agnieszka! Nie wiem. To? Posiada prawa i Iba. Nice. Nice. Agnieszka, przejmujesz prowadzenie, ale nie napawaj się tym zbyt długo. Ja nie chcę być pierwsza. Ilu posłów w polskim Sejmie potrzeba, aby stworzyć klub poselski? Ojeja. Tomasz! To było pytanie kiedyś, ale nie pamiętam odpowiedzi. Dobra. O, też bym to zaznaczyła. Zastanawiałem się między 10 a 15. A ja 15-20. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? Oh my god, nie pamiętam. No Wojciech. Wojciech. Kurczę. Czy znasz odpowiedź na jakiekolwiek co to zrobiłeś? W tym programie? Nie wiem, dlaczego mi się uwaliło w mojej głowie, że 2009 i byłem tak pewny odpowiedzi. Rezydencją brytyjskich monarchów jest... Nie wiem. Tomasz! Brytyjskich monarchów? No chyba... No chyba to. No chyba. No halo. No to chyba ty powinnaś wiedzieć, ty. No tak, wiedziałam to, ale... Odwiedzałaś tam ziomku. Tak, ale tam nie była nawet. Byłam. Aha, nie. Ja mówię, że przylecę do Londynu, to inne nie. Zobaczmy, jak będzie po kolejnej. Po kolejnej. Dobrze, nie mamy większej kreski. To na co czekaliśmy? No ja mam najmniejszą dzisiaj. No masz, ale i tak wygrasz. No! O, Wojtek nawet na zielono nie było. Ekran symbolizuje życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Ja się sama unicestwię. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika. Za złą sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięzcę. Persona non grata to... Jezu, pamiętam, że to coś było. Ojeja. Nie wiem. Kur... No aha. To nie. Tomasz! Niepożądana. Nie pozostawiasz mi wyboru. Chyba nie pożądaj żony bliźniego swego. A bym nie trafiła, też bym nie padła. Jaki kraj świata posiada najliczniejszą armię?
Machina. Jezu, nie pozwalają nawet kliknąć. Agnieszka! Tak! Może ja zostawię to się faktycznie sami unicestwicie. No, jest to Wojtuszanka? Takie to niemile. No gdzie we mnie? No przecież miałeś więcej. No, to no co? Dobra, zapomniałam, że Wojtek no właśnie. Do białej nie należy. O. No szabla. Chałubica. Dobrze. No. Bezbłędnie. No. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć Krywa. Kogoś do kąpieli. Tak. Bym wygrala. Ej! Wojtek! Jeszcze nie wszystko stracone. Sama, bo on wygra. Pytanie ratunkowe, no, prosimy. Dać, a nie. No zapomniałam. Poszłam za kreską. W islamie sunnickim tytuł następców Mahometa to... Ja się nawet nie zgłaszam. Tomek, bo ty się ulicy... Ale nie, może trafi. W życiu nie trafi. Papież. O, wiedziałbym. Papież. Dobrze, zyskujesz dodatkową energię. Papież. Pop to jest chyba w tych innych, nie? Nie wiem. Dramatu nie napisał William Shakespeare. O kurwa. Nie wiem. Spokojnie, nie będzie bolało. Chyba sama się unicestwisz. No. Że faktycznie nie będę odpowiadał, bo widzę, że tu... Mamy porówni. Dobra, dobra. Koniec zabawy. Teraz o, każdy strzał śrubę. Zabiera więcej energii. Mm-hmm. Kiedy obchodzimy Dzień Babci? Majac, nie? Styczeń. Styczeń. Jak Wojciech? Nie wiem. Tak. Majac. Dzień pracy, Tomku. Strzel sobie jednego w nagrodę. A strzelę? W Dzień Niepodległości. Zamilcz. Dokończ powiedzenie. Praktyka czyni. Ej, klikałem. Ja też, ale już nie Wojciech. Zdążyłam, szukałam tego świetnie. Mistrza. Praktyka czyni dużo złego. Nie, no to... Podziękujmy zawodnikowi gromkimi brawami. Nie, albo... no już jednak nie zasłużył. Posrany, dobra. Dobra, mamy tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobił ostatnio dokładnie to samo. Wygrał Wojtek, dziękujemy na Wojtek, żegnaj się. Przybywa. Pytanie ratunkowe. Żegnaj się. Kto chce zostać dłużej w programie? Oszczędź tego wstydu. Cicho, skup się. No w życiu. W jakim celu tenisista prosi sędziego o tak zwany challenge? To było. Dawaj, pamiętam. Dawaj, Aga. Nie pomaga! Ty, ale ty, ci pomagam. Challenge. Nie pamiętam. Zakwestionować. Dodatkowa energia trafia na twoje konto. No i widzisz, to prawie 100%. Z komiksowych jest samotnym kowbojem. Lucky Luke. Wojciech! Dobrze! W nagrodę możesz kogoś przyłożyć! No ale trafiłam tylko troszkę za późno. Szukałam tego Lucky Luke'a. Lucky Luke. Jakieś oglądałem na Fox Kids jeszcze chyba leciał na Netflixie. No to podrasowuję Gnata. Trubadur to wędrowny. To też było. Aga. Poeta i śpiewak. Śpiewak. Dlaczego Wojtek to szybciej robi? Wojciech, ale mała różnica. Bezbłędnie. No bo... A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć tak, kogoś to do jest kąpieli. Najlepszy moment, ponieważ wygrałem! Agnieszka, co za pewne? Jeszcze nie. Jak nie? No tak. Już dobra, i... Tomku. Musimy pamiętać o tym. O naszym pakcie. Ja zapomniałam Patrz, przez chwilę. On nie miał zielonej krechy, a teraz? A teraz mam, to jest 100%. No, to przeczytacie w nagłówkach. Dobra, słuchajcie. My wam za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy. Była ze mną Agnieszka. No. Był też Tomek. Byłem. No i wpadajcie już do nich, bo u nich inne mecze, inne perspektywy. Także co, trzymajcie się do następnego i... Pa, pa. Pa, pa.